Choroba refluksowa przy łyku, zgaga, pieczenie, nadkwaśność żołądka, różne nazwy na jedną chorobę, chorobę, którą można wycofać, nawet jeżeli bierzesz leki na tą chorobę. Także jeżeli masz objawy wymienione przez Łukasza, zostań z nami, powiemy tobie, pokażemy tobie dowody naukowe na to, że styl życia, który promujemy, że metoda, którą promujemy, idealnie nadaje się do tego, żeby te wkurzające objawy wycofać, razem z tymi tabletką, które bardzo często są przepisywane przez nas, lekarzy, niestety, na tego typu objawy. Dla mnie to jest fenomenalny temat, który jest takim konkretnym przykładem na to, że łatwiej faktycznie jest przepisać tą tabletkę niż porozmawiać chwilę z pacjentem i zalecić mu modyfikację stylu życia. Tym bardziej mi się podoba wycofywanie refluksu czy zgagi, że badanie, które dzisiaj opiszemy, spowodowało, że 100% kobiet biorących udział w tym badaniu w ciągu 10 tygodni wycofało leki, które miały przepisywane właśnie na GERD, czyli refluks taki żołądkowo-przełykowy. Mi się przypomina wczorajszy live, na którym odezwała się pacjentka, która od 20 lat przyjmowała tak zwane inhibitory pompy protonowej, czyli bardzo, bardzo, bardzo często przepisywane leki na tego typu objawy właśnie żołądkowe. I po zastosowaniu stylu życia niskowęglowodanowego odstawiła, słuchajcie, leki i została też wypisana z operacji, bo już objawy były na tyle uciążliwe, że planowana była operacja, no tak łopatologicznie, uszczelnienia tego przełyku i okolicy wpustu żołądka. I paradoks tego wszystkiego polega na tym, że ja pamiętam, że jakieś 10 lat temu, czy na początku naszej kariery doktorskiej, był taki wielki boom na te inhibitory pompy protonowej. Polprazol, Nolpaza, Lanzul, teraz Dexilant. No to wszystko miało taką promocję, taki PR, wręcz prało się nam te mózgi, że jeszcze tak. Chwilę, a powinno dowody się dodawać. Te leki są takie bezpieczne. No to prawda. Rzeczywiście ja też mam takie wrażenie, że przedstawiciele promujący ten lek w naszych gabinetach, gdzie jeszcze byliśmy wtedy młodzi i głupi i wpuszczaliśmy przedstawicieli farmaceutycznych do gabinetu lekarskiego, rzeczywiście to tak ocieplali wizerunek inhibitorów pompy protonowej, że ja miałem wrażenie, że powinienem dawać te leki pacjentowi, żeby mu przedłużyć życie. To prawda to nie do końca jest prawda, bo jak wszystkie leki, nawet te mają objawy uboczne, ale też te badania, które wskazują na długoterminowe, te odległe w czasie objawy uboczne, wskazują, że faktycznie zwiększona ryzyko demencji starczej, przewlekłe nawracające bóle głowy, zaburzenia flory jelitowej, co za tym idzie, różnego rodzaju sprawy alergiczne. No, ale nie zapomnijmy o zwiększonym ryzyku cukrzycy typu drugiego przecież też. No żyjemy w Matrixie. Dlaczego to wszystko mówimy? Dlatego, żeby Was z jednej strony zmotywować, żeby faktycznie zastanowić się czasami, czy oby na pewno musimy brać leki na wszystkie objawy, czy czasami nie lepiej się zatrzymać i spróbować przyjrzeć się temu, co wkładamy do przewodu pokarmowego. Ja bym powiedział tak, nie wierzcie nam w sensie takim, że wszystkie leki mają objawy niepożądane i o ile są leki, które rzeczywiście potrafią w życiu pomóc, to zawsze, jeżeli chodzi o choroby przewlekle, powinniśmy zacząć od modyfikacji stylu życia. I teraz modyfikacja stylu życia w przypadku choroby refluksowej żołądka czy choroby GERD, no tutaj myślę, że są bardzo obiecujące badania i bardzo obiecujące przypadki, którymi możemy się pochwalić, a Ty masz bardzo ciekawe badanie, które chciałeś powiedzieć. Dokładnie, to jest niesamowite badanie z 2016 roku. Spożycie węglowodanów w diecie u osób z insulinoopornością i chorobą refluksową przełyku. Badanie pilotażowe z udziałem otyłych kobiet w Europie. No i w badaniu wzięło udział 144 kobiety, które zostały ocenione na początku badania i po 16 tygodniach stosowania interwencji dietetycznej.
klinicznej. No i celem tego badania było dokładnie odpowiedzenie sobie na pytanie, czy GERD, czyli ta choroba refluksowa przełykowa, czy refluks, jest silnie powiązany ze spożyciem węglowodanów w diecie, zwłaszcza spożyciem prostych węglowodanów oraz z insulinoopornością u kobiet pochodzenia europejskiego i amerykańskiego. No, metody polegały na tym, że oczywiście trzeba było rozpoznać GERD, włożyć te kobiety, wrzucić je na ten styl niskowęglowodanowy, brać rodzeń. Przy okazji też chudły te kobiety, ale tym pierwszym, takim najważniejszym czynnikiem badanym było, czy dolegliwości ustępowały i czy mogły odstawić leki. No i uwaga, wyniki mówią tak. W odpowiedzi na dietę wysokotłuszczową, niskowęglowodanową, czyli ten styl LCHF, zmniejszone spożycie cukrów wiązało się ze zmniejszoną opornością na insulinę, czyli tu wiemy, poprawa funkcji i wrażliwości na insulinę. Pod koniec 10 tygodnia diety wszystkie objawy GERD i stosowanie leków ustąpiły u wszystkich kobiet. Słuchajcie, i teraz tak, możecie udawać, że tego nie słyszeliście, tego filmu, i w ogóle możecie udawać, jeżeli chcesz, że nie ma takiego kanału jak Bracia Rodzeń na YouTube, no a jest, bo jesteśmy znanymi youtuberami. I możesz dalej kroczyć przez życie, myśląc, że objawy, które posiadasz od roku, dwóch, dwunastu, dwudziestu, spowodowane są tłuszczem, mięsem smażonym i jajkami oraz serem żółtym, lub możesz otworzyć swój umysł i uwierzyć w to, że objawy, które masz od 2, 4, 10, 20 lat i nie daj Bóg jeszcze bierzesz na to leki, które zwiększają ryzyko wielu chorób, wynikają z prostej przyczyny. Z insulinooporności, która wynika z jedzenia zbyt dużo węglowodanów. Wobec tego zobacz, masz przyczynę, no to żeby wyzdrowieć, żadna tabletka Ci nie pomoże, ponieważ ta tabletka robi kłopot, jakby zmniejszając ilość kwasu w żołądku, a przyczynę masz jasną, wobec tego musisz ją wycofać, czyli ograniczać węglowodany, nie ma problemu. I teraz słuchajcie, najważniejsze na koniec filmu, bo naprawdę okazuje się, że żyjemy w matrycie. Tak jak mówiliśmy, leki, inhibitory pompy protonowej faktycznie zostały wprojektowane w mózgi lekarzy i całego świata medycznego jako te takie tableteczki, które kompletnie w niczym nie szkodzą. A daj jedną. Osobiście pamiętam kilku pacjentów w mojej praktyce lekarskiej, u których po odstawieniu właśnie inhibitorów pompy protonowej, jak ręką odjął, minęły wszelkiego rodzaju reakcje alergiczne. Jak ręką odjął, minęły przewlekłe, nawracające bóle głowy. Jak ręką odjął, ustąpiły zmiany skórne w zakresie jamy ustnej i nosa. I teraz skupmy się. Ja nie będę się pastwił może nad jakąś konkretną firmą, bo to, co ciągle powtarzamy, są leki, które ratują życia, ale doszliśmy do świata, w którym agresywna reklama i pazerność na pieniądze i ta agresywna promocja wśród środowiska lekarskiego spowodowało, że my za chwilę będziemy zamiast jabłka czy zamiast dobrego kawałka steka ludziom dawać na talerz tabletkę. No, ogarnijmy się. I teraz wymieniam w takim razie działania niepożądane i skutki uboczne tych tableteczek, które są reklamowane jako. Jak każdy lek, IPP może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują u każdego pacjenta. No przecież wiadomo człowieku, że nie występują. Należy zaprzestać stosowania, jeżeli, uwaga, obrzęk języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, alergiczny obrzęk twarzy, czyli obrzęk Quinquego i tak dalej, najczęściej są to pacjenci z taką obrzękniętą dużą wargą, pokrzywka, czyli rozsiany, swędząca wysypka całych ciała, ciężkie zawrotu głowy, przyspieszenie bicia serca, pęcherzy, towarzyszące nagłe pogorszenie stanu, nadżerki oczu, nosa, jamy ustnej, żółte zabarwienie skóry, gorączka, wysypka, problemy z nerkami, pozostałe działania niepożądane, polipy żołądka, zapalenie ściany żylnej i zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia, czyli jak ktoś na przykład po wstrzyknięciu tego leku ma ból żyły, no to jest spowodowane właśnie tą
tym podrażnieniem leku. No i mnóstwo, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, wysypka, zaburzenia snu. No ilu naszych pacjentów, mnóstwo, to jest leki, inhibitory pompy protonowej urastają do jakiegoś panaceum na wszystkie problemy. I jednocześnie za tydzień, dwa, trzy miesiąc przychodzą pacjenci, że nie mogą spać, więc dostają od lekarzy tak. w systemu leki nasenne. Wiecie jeszcze, na czym polega problem w nazywaniu tych leków, bo te leki nazywane są osłona na żołądek. Osłona na żołądek. I teraz jak ty masz jakąś tabletkę, która jest osłoną na żołądek, to jest coś w ogóle ekstra super chroniącego. No nie. Niech podsumowaniem tego filmu będzie to, że większość chorób metabolicznych i tych przewlekłych da się wycofać, zmieniając styl życia na styl niskowęglowodanowy, o którym mówimy na tym kanale. Przejrzyj inne filmy i zorientuj się, jak trzeba wprowadzić ten styl życia w twoje życie. Większość chorób wycofa się bez użycia żadnej tabletki, zmieniając styl życia. I oczywiście możesz nie chcieć zmieniać stylu życia, to jest przecież twoje życie. My jesteśmy tu tylko po to, żeby troszkę cię zainspirować i powiedzieć o swoim życiu, bo my swoje życie zmieniliśmy i chcemy się tym podzielić z tobą, ale powiem ci, trudno będzie odwiedzieć i zakrzyczeć to, co właśnie usłyszałaś i usłyszałeś. To jest wręcz nie do zrobienia, więc cieszymy się, że prawdopodobnie zostanie tobie wprowadzenie tego stylu życia i cieszenie się pięknym, zdrowym życiem. A przy okazji walnij w kciuka, jeżeli już uważasz, że to, co robimy, ma sens, i zasubskrybuj kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej.